Wasulo, posłuchaj mnie. Właśnie teraz ocaliliśmy tę duszę od upadku. Rozraduj się. Użyłem olejku twojej miłości. Razem pracujemy, aby pomóc duszom i uleczyć je. Moja córko, niech leczenie ich nigdy cię nie męczy. Znowu atakowały mnie demony. Powiedziały: znikniesz stąd? Wasulo, pójdź, zbliż się do mnie, miej moją miłość. Czy rozumiesz, dlaczego one cię nienawidzą? Ty wyrywasz moje umiłowane dusze z rąk demona, przyprowadzając je do mnie. Panie, co dzieje się z miłością, jaką dają ci wszystkie inne dusze? Czy to także pomaga? Tak, każda miłość służy, by odnowić i uleczyć duszy. Moje królestwo rozprzestrzeni się i będzie wzrastać jedynie przez dawaną miłość. Zaprawdę powiadam ci, że żadne moje cierpienia nie będą darem. Przez wspaniałą chwałę zatriumfuję nad wszelkim złem. Zapalę każde serce, powiększając w ten sposób moje ziarno miłości i pokoju, które zjednoczy moje dzieci. Moje światło rozprzestrzeni się po całym świecie, bo taka jest moja wola. Oddawaj mi cześć, Wasulo, kochając mnie. Ucałuj moje ręce. Uczyniłam to w sposób mistyczny, jak również na obrazie. Odczułam tyle szczęścia płynącego z Boga. Bóg był tak szczęśliwy. Uwielbiajcie mnie zawsze. Kocham was wszystkich. Podejdźcie bliżej do mnie, umiłowani. Moja miłość do was głębsza jest niż wszystko, co możecie sobie wyobrazić. Rozraduj się! Użyłem olejku twojej miłości.